Nie baw się z chomikiem teraz, tylko jedz. Trzeba to jest zupa lecą, ale płatki obsiadł zwykłe. No ma zjedz. Dobre? Nic się nie dzieje? No jedz. Normalne jedzenie. Normalne jedzenie. Jajecznica z boczkiem i awokado, ale awokado zjem oddzielnie. Już kasza jaglana była z body chiefa. No już... Już nie chcę kaszy jaglanej w tym tygodniu. Dzień jak co dzień. Może nie codziennie, ale w tygodniu, szczególnie w czwartek rano, trzeba szybko pędzić dziecko do szkoły, które dzisiaj nie chciało wstać. Ja myślałem, że po wczorajszych parigach mam problemy ze wstaniem, a ona masakra. I trzeba oczywiście wszystko w sprincie, wszystko na styk. Paweł, ubieraj się! Czekaj. Masz miejsce czy nie? Wstajemy. Miłego dnia. Uważaj na przejściu. Godzina ósma. O Jezus Maria. Słyszałem, że jest ósma. Godzina 8:20 w Warszawie. Tradycyjne korki. Chciałbym zdementować jeden z wideoblogów, gdzie jestem nerwowy w korkach. Jak mi się jakoś specjalnie nigdzie nie śpieszy, proszę. Mogę stać. Kawka. Brazylijski. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Boże, od razu po walce na after. Despacito. Przy okazji dzięki za wszystkie podesłane Despacito w waszym wykonaniu. Jak wiecie, na Instagramie wrzucam konsekwentnie za każdym razem jak leci w radiu. Bartek Kapuska, Janek Szczęsty, za wasze też dziękuję. Możecie wrzucać dalej. Jesteśmy w Bełchatowie, w szpitalu wojewódzkim, jak szybko zostało zarejestrowane. Za chwilkę spotykam się z doktorem Konradem Malinowskim z kliniki MML, który tutaj za pomocą takiej magicznej pani, która jest ekspertem w tym, stworzy mi taką specjalną szynę na rękę, aby zabezpieczyć troszeczkę. Pojawiło się kilka urazów, także aby nie kusić losu, aby nie rozbijać tej ręki bardziej, troszeczkę ją wzmocnimy. Jak trzymasz, jak walczysz? Czy bardziej ją gdzieś skrzywisz, czy coś? Jak to ustawiasz? Czy znaczy, prawy, no to w ten sposób. Lekko do dołu, no to tak musimy lekko się ustawić, żebyś mógł, wiesz, żebyś mógł ją tak postawiać, żeby było fizjologicznie dla ciebie, nie? Wszystko działa. Wszystko działa. Profilaktyka. Tak, podwiniemy, tylko chodzi o to, żeby... O tak, żeby mógł sobie zgiąć, tak jak teraz, panie Janusiu. Najwyżej podetniemy. Teraz będzie miał, bo to teraz w maju, nie? Okay. A spróbuj zacisnąć ją teraz. Jest dobrze. Jest dobrze? No. To luks. Jakkolwiek to źle brzmi, to życzyłbym sobie, abym połamał rękę na jego głowie. Ale tak, żeby tak, palnąć, tak, żeby to było ja bym miał kłopot. Połamane, wiesz, doktor będzie miał robotę, ale będzie zwycięstwo. Poczekamy, aż tu wyschnie. Czujesz, że jest w miarę sztywno w środku? No tak jak ta, no. Jest okej, okay, naprawdę. W tej chwili pobolewa go troszkę nadgarstek, ale bardziej na zasadzie takiej, że te sparingi nie mogą być przerwane, nie możemy mu dać spokoju. Założyliśmy mu odciążenie, czyli taki gips, żeby nie bał się tej ręki używać, ale tak naprawdę wszystko jest w porządku i za parę dni go zdejmiemy. Dla odciążenia profilakty. Wrzuciłem na Instagrama właśnie wrzutkę ze szpitala, jak pracują piłą nad wyregulowaniem mojego opatrunku. I napisałem, uspokajam, profilaktycznie, a przydają mi rękę. No co tam, Łukasz? No wracam właśnie z tego Bełchatowa, więc założyłem sobie tu taki, wiesz, gipsowy opatrunek, jakiś tam dziewiczny. Tak, żeby normalnie było, wiesz, duże, małe rękawice nie włożę, ale w dużych rękawicach spokojnie mogę robić wszystko.
Także nie ma jakiegoś tam dramatu. No, ale jaki plan na dzisiaj robimy? Wiesz co, no wieczorem to raczej jakaś taka aktywność na zasadzie jakiegoś spacerku, luzu. Dzisiaj chciałbym, żebyś odpoczął. Dobra. I tyle. Także czy chcesz to zrobić ze mną, czy samemu, czy tam... To już w ogóle od ciebie zależy tak naprawdę. Jedynie, żeby nie siedzieć w domu, nie zamulać, tylko wyjść na powietrze, przespacerować. Trochę tak sobie poukładać i wyciszyć. I wyciszyć. Tak. No dobra, dobra. Brata, szczęśliwie. Hej, hej. No, hej. Maj. Kurwa. Bez kitu, jak tak dalej pójdzie taka pogoda, to na tym Narodowym jeszcze jak może otworzył dach, to my będziemy walczyć kurwa jakieś, nie wiem, w ocieplaczach. W kalesonach. Wczoraj pisałem o tym bloga. I tyle, zbieg, połączenie, połączone. Kontrola wysiłku. Określone zakresy tętna, więc trzeba wszystko sprawdzać, czy nie biegnie się za słabo albo za mocno. Mam triatlonowy w ogóle ten Garmina takiego po triatlon. W zeszłym roku wymyśliłem sobie, że zaliczę, ale się nie udało. A zostawiam, bo mam nadzieję jeszcze, że się uda zrealizować plan na triatlon. Na tym etapie przygotowań, zawsze po sparingach, tam sparujemy poniedziałek, środa i piątek. To jest taki ciężki trening, nie tylko pod względem fizycznym, ale gdzieś tam też psychicznym. Zawsze ten następnego dnia jest taki luźny tlen, często spacer. Ja lubię akurat sobie gdzieś pójść na orbitreka. Orbitrek nie bieżnia, bo odciążam kręgosłup konsekwentnie, więc jest świetnym rozwiązaniem. I takie 30-45 minut przewentylowania się, dobrego porozciągania, no i rolowania. Bo myślę, że wszyscy współcześni zawodnicy powinni to robić. Cały czas dbanie o to, aby te powięzie nie były pospinane, bo to ma potem wpływ na cały aparat ruchu i gdzieś mój fizjoterapeuta mocno przekonał mnie do tych black roli. I tak każdy trening 15 minut poświęcić na rolowanie. Naprawdę świetni ludzie. Może nie po każdym treningu, ale po większości ciężkich treningach dobrze jest to zrobić. To musi dobrze wyglądać z tyłu teraz. Po robocie. A teraz. Kratko.